Sochaczew, jedno z najstarszych miast na Mazowszu o ponad 700-letniej historii. Jest usytuowany w zachodniej części województwa. Zachwyca piękną przyrodą. Znaczna część jego obszaru położona jest na prawym brzegu rzeki Bzury, a jego dolinę uznano za ekologiczny korytarz o randze krajowej. Miasto aktywnie realizuje strategię rozwoju społeczno-gospodarczego, dążąc do poprawy warunków życia i gospodarowania. Zadanie to realizuje m.in. poprzez modernizację i rozbudowę komunalnej infrastruktury technicznej. Sochaczew oferuje szereg atrakcji turystycznych. Jedną z nich są niewątpliwie ruiny zamku, które znajdują się na wzniesieniu pochodzenia lodowcowego. Do czasów dzisiejszych przetrwało zachodnie skrzydło z dużymi otworami okiennymi skierowanymi ku rzece, zaś w skrzydle wschodnim pozostały jedynie szczątki wieży, przy której znajdował się wjazd na dziedziniec zamku. Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć, jest Muzeum Kolejnictwa, w którym znajduje się zbiór wąskotorowych pojazdów szynowych. Jej zbiory to 145 jednostek taboru wąskotorowego, a także kolekcje historycznych przedmiotów, dokumentujących codzienne życie kolei wąskotorowych w Polsce. Bezpieczne otoczenie, czyste środowisko to niewątpliwe atuty miasta. Jednym z podmiotów dbających o ochronę środowiska jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje jeden z największych w Polsce projektów infrastrukturalnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi ponad 106 milionów złotych, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych, co stanowi kwotę ponad 53 miliony złotych. 20 maja 2011 roku Komisja Europejska przyznała dofinansowanie na realizację projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew etap pierwszy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie którego realizowane są kontrakty budowlane. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie zerowym. Siedziba spółki, gabinet prezesa. Chciałem dziś kilka słów o wielkim projekcie unijnym. Realizujemy projekt za 106 milionów złotych, w tym 50% kosztów pokrywa Unia. Na ten projekt składa się budowa ponad 93 km kanalizacji sanitarnej w mieście, rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków i częściowa renowacja starej, istniejącej kanalizacji sanitarnej. Jest co pokazać, mamy się czym pochwalić. Chciałem Państwa dziś zaprosić w związku z tym na krótki rekonesans po tej naszej wielkiej, dumnej, chwalnej inwestycji. Realizacja projektu ma kilka celów strategicznych w sensie społecznym i ekologicznym. Do założeń przedsięwzięcia należy przede wszystkim uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze aglomeracji Sochaczewa, likwidacja istniejących niedoborów w zakresie dostępności do kanalizacji sanitarnej, osiągnięcie określonych w prawie polskim i Unii Europejskiej parametrów ścieków oczyszczonych oraz ograniczenie liczby zbiorników bezodpływowych. Jesteśmy na miejskiej oczyszczalni ścieków w Sochaczewie. To tu trafiają ścieki z większości obszaru naszej aglomeracji. W myśl zapisów traktatu unijnego ma ich trafiać blisko 100%. W tym celu prowadzimy potężną inwestycję, jedną z największych w Polsce, za koszt ponad 106 milionów 700 tysięcy złotych. Dopłata unijna do tzw. środków kwalifikowanych, określona na 85%, stanowi 53 miliony 700 tysięcy złotych. Za tak olbrzymią kwotę wybudujemy ponad 93 km kanalizacji miejskiej w Sochaczewie. Pozwoli to nam zebrać, jak powiedziałem, mniej więcej 95% ścieków, jakie mieszkańcy Sochaczewa produkują. Prowadzona inwestycja przyczyni się do polepszenia jakości życia lokalnej społeczności, w szczególności poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzaniem ścieków z posesji, zwiększenie poziomu ochrony wód, a tym samym zmniejszenie ryzyka zachorowalności mieszkańców miasta, udostępnienie nowych miejsc pracy, a w efekcie zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Najbardziej znacząca poprawa nastąpi w sektorze ekologicznym poprzez ograniczenie zabrudzenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz wyeliminowania odprowadzania ścieków nieoczyszczonych. Kontrakty budowlane obejmują osiedla Rozlazłów, Karwowo, Wypalenisko Część Północna i Chodaków, Centrum, a także miejską oczyszczalnię ścieku przy Alei 600-lecia. Proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili na jednym z odcinków budowy. Żeby zrobić tak olbrzymi zakres budowy, 93 km sieci, takich odcinków średnio prowadzimy 30 do 40. Okres budowy 12 miesięcy jest bardzo krótki. I wydajność musi być zachowana, żeby cykl inwestycyjny został zachowany. Udało nam się tak zorganizować roboty,
i utrzymać taki postęp, że w każdej chwili kontrolując czy monitorując przebieg inwestycji możemy powiedzieć, że inwestycja zostanie zrealizowana co do zakresu i rzeczowego i czasowego w 100%. Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej potwierdza ogromne znaczenie spółki, co jest dla miasta gwarancją rozwoju, a na tym najbardziej zależy władzom Sochaczewa. Dowodem tej troski jest przyjęty uchwałą Rady Miejskiej 30 grudnia 2004 roku dokument pod nazwą Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Sochaczew. Określono w nim plan, którego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom dobrych warunków życia poprzez rozwój gospodarczy opierający się przede wszystkim na zapewnieniu harmonijnego rozwoju gospodarczego miasta oraz podniesieniu jakości życia mieszkańców. Zakład Wodociągu i kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. pełni kluczową rolę w rozwoju miasta. Dzięki inwestycjom spółki możliwa jest realizacja kilku strategicznych celów. Mowa tu o ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu ładu przestrzennego oraz poprawie walorów turystycznych regionu. Cele te mogą być zrealizowane dzięki rozbudowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, prac rewitalizacyjnych oraz szeroko pojętej budowie systemu ochrony zlewni rzeki Bzury. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej umożliwi odbiór ścieków od dodatkowych ponad 11 tysięcy mieszkańców aglomeracji Sochaczew. Beneficjentami rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz remontu miejskiej oczyszczalni ścieków są wszyscy mieszkańcy aglomeracji. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o., realizując ten ogromny projekt, staje się kluczowym partnerem władz Sochaczewa. Dzięki dofinansowaniu unijnemu możliwa jest realizacja projektu pod nazwą Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew etap pierwszy, który przyczyni się do polepszenia poziomu życia mieszkańców, wzrostu walorów turystycznych oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego. Najważniejsi są jednak mieszkańcy Sochaczewa, dla których realizacja tych celów ma znaczenie zasadnicze. Jesteśmy przed budynkiem Trat, gdzie następuje pierwszy stopień mechanicznego oczyszczania ścieków. Za chwileczkę wejdziemy do środka, aby obejrzeć nowe urządzenia technologii oczyszczania ścieków, które zostały wymienione w ramach projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczewa. Zakres prac kontraktu nr 1, remont i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków, obejmował wykonanie rozbudowy budynku krat, wymianę urządzeń technologii oczyszczania ścieków, to jest wymianę kraty schodkowej wraz z technologią transportera piasku i skratek. Wykonano również hermetyzację piaskownika, dzięki której nie jest możliwe wydzielanie się substancji zapachowych, a dodatkowo powoduje neutralizację tych substancji metodą biofiltracji. Prace objęły również dobudowę pomieszczenia stacji odwadniania i wapnowania osady. Przeprowadzone prace na osadnikach wtórnych polegały na wzmocnieniu elementów konstrukcji oraz wymianie zgarniaczy. Wybudowany został również nowy obiekt do składowania osadu. Jesteśmy w sercu, za chwilę wejdziemy do środka, do oczyszczalni, do reaktora. Tu ścieki, które przychodzą z miasta, w wybudowanym przez tak wielki trud w kolektorze, podlegają oczyszczeniu. Na pewno w chwili zobaczymy, w jakim stanie wylatują z oczyszczalni, jak są wprowadzane do środowiska. Na pewno warto było dodać tak wielkiego trudu, żeby efekt osiągnąć. Dzięki umieszczeniu roślinności w reaktorze biologicznym wspomagany jest proces oczyszczania ścieków poprzez redukcję związków biogennych, czyli usuwanie azotu i fosforu. Dzięki tym roślinom uzyskujemy ponad 98% redukcję związków biogennych. Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew przyczynia się do znacznej poprawy zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych oraz wyeliminowania odprowadzania ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do gleby i do zlewni rzek Utraty i Bzury. Dzięki dofinansowaniu unijnemu wybudowano łącznie 91 km sieci kanalizacji sanitarnej, dbając o jak najlepszą jakość wykonanych robót wraz z należytym wykonaniem odtworzenia nawierzchni. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowania terenu niezbędne było zaprojektowanie i wybudowanie 7 tłoczni i 36 przepompowni ścieków, aby ścieki mogły zostać przetransportowane do miejskiej oczyszczalni ścieków, gdzie następuje ich właściwe oczyszczanie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. gwarantuje wypełnienie statutowego obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Zapewnia dostawę wody dla mieszkańców Sochaczewa oraz należytą konserwację sieci wodociągowej. Mimo wielu kontrowersji oraz utrudnień w życiu codziennym związanym z budową sieci kanalizacyjnej w tak krótkim czasie, mieszkańcy Sochaczewa składali podziękowania za wykonaną pracę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz generalnemu wykonawcy.
Jesteśmy na terenie jednej z nieruchomości, dla których Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał przyłącze kanalizacji sanitarnej. Jest Pani jedną z osób, która już wykonała przyłącze, przyłączyła się do sieci i Pani korzysta z niej. Jak przebiegały prace? Czy jest Pani zadowolona z wykonania przyłącza kanalizacyjnego? I czy Pani uważa, że jest to jak najbardziej zasadne i potrzebne dla mieszkańców Sochaczewa? Znaczy, panowie, którzy wykonywali tą pracę, starali się zrobić to bardzo rzetelnie i dokładnie. Bałaganu nie było bardzo dużego na podwórku, praca została wykończona w ciągu jednego dnia i zakopane, podplątane podwórko, także zadowoleni byli i rodzice, i ja, także wszystko przebiegło bardzo pomyślnie. I zachęcam ludzi Sochaczewa, żeby podjęli współpracę z WIK-iem, bo się opłaca. Etap projektu został zakończony. Jednak przed pracownikami jednostki realizującej projekt bardzo dużo pracy. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. musi wywiązać się z zapisów umowy o dofinansowanie podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli uzyskanie efektu ekologicznego polegającego na podłączeniu do sieci kanalizacyjnej 11 138 mieszkańców Sochaczewa.